Już jest gotowy do testowania. Tak to wygląda w środku. Tu jest regulator, silnik klasy 600, chłodzony wodą. Tutaj dwa ogromne pakiety, dlatego że i tak trzeba kadłub dociążyć. Ważył około 2,5 kg. Tu mamy odbiornik, który jest sterowany z aparaturą czterokanałową FlySky. I tutaj zwykłe serwo Hitecha HS311. Tak to wygląda z tyłu. Tutaj to rurko będzie zaciągał wodę do chłodzenia silnika. A tak to wygląda w całości. Oczywiście statek jeszcze potrzebuje trochę godzin pracy, żeby to lepiej wyglądało, ale już do pierwszych testów jest przygotowany.